te 30 lat to nie był taki długi okres, ale przeleciał nie wiadomo kiedy. Gdy 30 lat temu część rodziców, ta trzynastka, tak się bardzo zwarła, bo musieliśmy walczyć, martwiliśmy się o to, że chcą zlikwidować klasy życia w Świnoujściu, że chcą nasze dzieciaki wysłać gdzieś na jakiś placówek w województwie, w tym szczecińskim. Martwiliśmy się potem o to, co będzie z naszymi dziećmi, kiedy skończą klasę życia. W wieku 14-16 lat zostawali poza obrębem naszego społeczeństwa. Ich jedyna perspektywa, jaka wtedy była, to siedzenie w domu z rodzicami. Byliśmy wtedy młodzi, 30 lat młodzi, zdrowi i pełni naprawdę zaangażowania, żeby zmienić, polepszyć los naszych dzieci. Minęło 30 lat. Część z tych najstarszych rodziców jest na emeryturze. Niektórzy z nich potrzebują sami już wsparcia. Ale my dalej się martwimy. Martwimy się teraz, co będzie z naszymi dziećmi, kiedy nas zabraknie. Czy będzie dla nich jakiekolwiek miejsce w naszym mieście? Niejedną noc nie śpimy, bo to zmartwienie jest dla nas bardzo istotne. 30 lat to jest 30 lat współpracy z radnymi miasta i z władzami miasta, począwszy od pierwszego prezydenta miasta, pana Leszka Miłosza. Współpraca układała się raz lepiej, raz gorzej, ale powiem, że lepszych momentów było zdecydowanie więcej. Proszę Państwa, to dzięki władzom miasta powstało Dzienne Centrum Aktywności. To dzięki władzom miasta została wybudowana ta część centrum, która istnieje. To dzięki władzom miasta aktualnie mamy mieszkanie treningowe, mamy wkład własny do dwóch samochodów, mamy lepsze funkcjonowanie finansowe, pan prezydent o tym mówił, naszych placówek, większy spokój. I za to chciałabym bardzo, bardzo serdecznie panu prezydentowi podziękować, ale poproszę na scenę, dobrze? Bardzo proszę. Mamy taką statuetkę, ona jest bardzo skromna, ale ma bardzo, bardzo ważne zdanie, czy słowo. Po prostu dziękujemy za wszystko. Bardzo dziękuję i polecamy się na przyszłość. Znane są w głównej mierze przez PFRON. To, że mamy samochody, jest zasługą PFRON. To, że jest winda w centrum, to są środki z PFRON. To, że mamy różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe, zawdzięczamy to współfinansowaniu z PFRON. Bardzo poproszę panią Marciniuk, chciałabym podziękować w naszym imieniu. Byście mogli dalej uczestniczyć we współfinansowaniu i myślę, że przy pomocy samorządu i przy pomocy naszej no, uda się Państwu po prostu no, te finanse jakoś spiąć. Nie jestem w stanie wymienić wszystkim. Nie jestem w stanie z tego miejsca podziękować wszystkim urzędom, wszystkim instytucjom, wszystkim osobom prywatnym, które również nas wspierały, sponsorów i innych osób życzliwych nam. Pozwólcie Państwo, że podziękuję tylko części. Poprosimy na scenę panią
Niśiewicz, panią Teresę i pana Eugeniusza Jabtok, panią Lidię i Marcina Zająkała, panią Violettę Samitowską, panią Gabrielę Poniedziałek-Petru, panią Janinę Śmiałkowską, panią Irenę Andrzejczak, panią Janinę Kotarz, pana Leszka Kozłowskiego. Poproszę, wiem, że część państwa nie ma, ale ci państwo, którzy są, bardzo proszę o wystąpienie. Pozwolę sobie wypowiedzieć jeszcze jedną prośbę. Do pana prezydenta, do przedstawicieli marszałka, do przedstawicieli wojewody. Proszę państwa, pomóżcie nam, wesprzyjcie nas, abyśmy wybudowali tą drugą część centrum, której nam bardzo, ale to bardzo brakuje. Prawda? Ciężkiej pracy. Na pani ręce to podziękowanie kieruję, a kieruję je przede wszystkim dla rodziców, którzy 30 lat temu nie dali za wygraną i nie pozwolili na prowizorkę. Sami postawili mocne fundamenty na założenie stowarzyszenia. Dzięki temu sami się razem mogli wspierać w trudnych momentach, a również innych zarażać też tym pomysłem, aby wspierali. Podziękowania dla państwa, że macie takie wielkie serce i służycie pomocą, nie tylko rehabilitacja, nie tylko edukacja, ale właśnie przystosowanie do tego, no, życia, i które często będzie już może później bez...
rodzinę z rodziców, aby im, tym wspaniałym rodzicom, zapewnić to, aby się nie martwili. Jeszcze raz gratulacje i dziękuję. Dziękuję. Stowarzyszenie, które łączy i obdarza opieką osoby niepełnosprawne. My, rodzice tych dzieci, chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania rodzicom założycielom z panią Danutą Komorowską-Rożę na czele. Szczególne podziękowania kieruję do pani Danuty Komorowskiej-Rożej, przewodniczącej stowarzyszenia, która od samego początku była jego dobrym duchem. To jej zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój naszej placówki, zarażanie innych dobrą energią, skupianie wokół siebie rodziców i pobudzanie ich do aktywnego działania na rzecz naszej małej społeczności przyczyniło się do realizacji naszych zadań i projektów. Przepraszam. Życzymy pani dużo wytrwałości na dalsze aktywności. Serdecznie dziękujemy. Dzięki tym wszystkim ludziom stowarzyszenie przyjmuje tak wiele ciekawych, twórczych form mobilizujących do działania samych podopiecznych. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy. Już zapraszam, wielkie brawa.